witam Was w drugim vlogmasie na moim kanale. My już się właśnie ogarnęliśmy przed chwilą, zaraz wychodzimy z domu, jedziemy na śniadanko. Dzisiaj, słuchajcie, jest 19 stopni, świeci słońce, także Wy już po tytule tego filmu wiecie, co będziemy dzisiaj robić. Jedziemy na zakupy, trzeba trochę przyozdobić te mieszkanie w klimat świąteczny i już naprawdę nie mogę się doczekać. Uwielbiam dekorować mieszkanie, uwielbiam kupować świąteczne ozdoby. My już jesteśmy bardzo głodni, także nie przedłużam. Jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba jakiś komentarz i zapraszam do oglądania. Uwielbiam tę sukienkę, ona jest mega cieplutka. Idealna właśnie na taką porę, bo mimo że wiecie, jest te 19 stopni, to na pewno jest wiatr, jest całkiem chłodno, także idealna taka sweterkowa sukienka. Tak się prezentuje cała sylwetka, założyłam jeszcze płaszcz czarny, torebka i ugi. Uwielbiam połączenie właśnie sukienek i ugi, naprawdę mega mi się podoba, jak to wygląda ze sobą. Założyłam jeszcze okulary, także teraz już jest wszystko gotowe. Jesteśmy po śniadaniu i słuchajcie, weszliśmy do Pull&Bear. Od dawna chciałam już sobie kupić taki ciepły płaszcz długi i zobaczcie, ten jest idealny. Normalnie muszę go wziąć na 100%. Jeszcze taką białą torebkę znalazłam fajną. Mega, mega mi się podoba. Biorę ze sobą również tą białą torebkę, więc Kieram nosi moją czarną. Więc teraz wszyscy pewnie myślą, że Kieram ma swoją torebkę. Fajnie. Typowy facet na zakupach. Dajcie znać, dziewczyny, czy właśnie chłopacy też tak narzekają. Całą drogę słyszę tylko, chcę mi się pić, jestem zmęczony. Nie. Co nie? Jestem zmęczony. Zrobiliśmy już trochę zakupów, Kieram tutaj wszystko dziennie nosi. Kupiliśmy trochę rzeczy, oczywiście w domu zrobię Wam haul. Idziemy jeszcze do H&M Home. Przejrzeliśmy już trochę sklepów, zrobiliśmy małe zakupy. Jestem teraz w H&M Home i powiem Wam, kurczę, że tutaj niby są te ozdoby świąteczne, ale jak już jest, co mi się bardzo podoba, to jest to w mega kosmicznej cenie. Teraz już nam się trochę ciężko chodzi, bo mamy dużo tych toreb, jest nam ciepło, także pójdziemy do samochodu zostawić to wszystko i jeszcze zrobimy jedną rundkę. Bo chciałabym na przykład kupić jakieś poszewki na poduszki i tak dalej, ale nic nie mogę znaleźć takiego.
Okay. Let's go. It's good. Good? Słuchajcie, kto by pomyślał, że zakupy są takie męczące, serio. Nie użyłam siły, Kerem też się na siłę. Zrobiliśmy sobie przerwę w zakupach na Pinkberry, uwielbiamy ten jogurt. Zawsze sobie bierzemy z owocami, tutaj mamy granat, ananas, truskawka i takie kulki blueberry. Kochani, my już wyszliśmy z galerii, jedziemy teraz do domu. Coś mi zaczęła boleć głowa znowu, także są korki, może chwilę się prześpię w samochodzie. I jak dojedziemy do domu, to zrobię wam haul i pokażę, co dzisiaj kupiliśmy. Nie udało mi się kupić wszystkiego, co chciałam. Chodziliśmy kilka razy w kółko, ale to najwyżej sobie jeszcze podomawiam kilka rzeczy. My już jesteśmy w domu, przebrałam się w świąteczny sweterek, który w ogóle jest mojego chłopaka. Ja niestety nie mam swojego. Teraz zapraszam was na świąteczny haul zakupowy, pokażę wam, co udało nam się dzisiaj kupić. Tak jak wam powiedziałam wcześniej, nie wszystko, co chciałam, kupiłam, więc kilka rzeczy będę sobie musiała domówić. To nie są też wszystkie dekoracje, które będziemy mieć. Zostało nam też trochę z tamtego roku. Część mamy w domu, część jest w biurze mojego chłopaka. Dzisiaj właśnie jego koledzy nam to przywiozą. Będę wam również mówić oczywiście ceny wszystkich produktów oraz będziecie tutaj mieli gdzieś w przeliczeniu na polskie, żebyście mieli wszystko jasne, co ile kosztowało. Także kochani, już nie przedłużam, lecimy z pierwszą torbą. Tutaj mamy ten płaszcz, który wam pokazywałam w sklepie, on jest z Pull&Bear. Już widzieliście, jak ten płaszcz wygląda na mnie w sklepie, ale naprawdę totalnie się w nim zakochałam, jak go zobaczyłam, jest ciepły, można tak naprawdę go narzucić na wszystko, a kosztował 1790 lira. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w Pull&Bear, również to jest ta biała torebka, którą też również już widzieliście, tak ona się prezentuje. Jest taka klasyczna, biała, ale takiej właśnie mi bardzo, bardzo brakowało. I ona kosztowała, słuchajcie, 450 lira. To już byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Pull&Bear. Teraz lecimy z rzeczami takimi typowo świątecznymi do dekoracji domu. Dobra, zaczniemy sobie od tej torby ze sklepu, który nazywa się Karadzia chyba, coś takiego. Jak chodziliśmy po sklepach, na wystawie jednego sklepu zauważyłam dziadków do orzechów i one, słuchajcie, nie były na sprzedaż, bardzo mi się spodobały i byłam trochę przykro, ale przeszliśmy jeszcze trochę dalej do innego sklepu i słuchajcie, znalazłam takiego dziadka. Jest przepiękny, zawsze chciałam mieć jakiegoś dziadka do orzechów, bardzo mi się spodobał. On jest w cenie 600 lira, ale bardzo mi się podoba. Jest taki uroczy, na pewno będzie tutaj ładnie się prezentował. Był jeszcze inny w wersji zielonej, ale wydaje mi się, że ten czerwony jest taki bardziej świąteczny. Także tylko właśnie te dziadki widziałam na sprzedaż, były jeszcze takie wyższe dziadki. Właśnie takie same, tylko po prostu większe, ale chyba nie były na sprzedaż, bo nie było przy nich też ceny. Też jak się zapytaliśmy właśnie, jeżeli chodzi o te większe dziadki, to mówili, że nie na sprzedaż, coś tam, więc znalazłam tylko w takim rozmiarze, ale tak wydaje mi się, że wygląda to super. Wszystkie te rzeczy, które kupiłam z tego samego sklepu, są w takiej folii pozabijane, także najpierw sobie wszystko odpakuję i zaraz wam wszystko pokażę. Kolejną rzeczą, którą kupiłam z tego samego sklepu, to jest taki cpanuszek, to jest takie pudełko, nie wiem, po prostu pojemnik szklany z takim mikołajkiem, prezent choinka. To się tak otwiera i tutaj, słuchajcie, można sobie coś wrzucić, jakieś ciastka, nie wiem, ja pomyślałam, że postawię to w kuchni. Miałam taki pomysł, żeby tutaj sobie na przykład wsypać herbaty jakieś i tak dalej i żeby sobie tak stało. Na początku szukamy o wiele mniejszego pojemnika, tak wydaje mi się, że 3/4 tego, ale nic nie mogłam znaleźć, także postawiłam na ten. On kosztował 250 lira, więc wydaje mi się, że w kuchni będzie się bardzo ładnie prezentował. Dalej w tym samym sklepie kupiłam dwie takie czerwone miski. Tutaj są takie śnieżynki na nich. Kupiłam dwie, jedna kosztowała 220 lira. Także no, prześliczne są, świąteczne, czy na, nie wiem, na rosołek, na wszystko tak naprawdę. Tutaj dla mnie jedna, dla mojego chłopaka.
Dalej w innym sklepie kupiłam takie dwa świąteczne ręczniczki, one kosztowały 100 lira. Można je użyć i do łazienki, i do kuchni tak naprawdę. Pierwszy raz je teraz otworzyłam, jestem ciekawa jak wyglądają w środku. Takie zwykłe małe ręczniczki. Można ich używać też jako ścierki jakieś na przykład. Bardzo fajne. I drugi w wersji takiej białej z choinkami. W tym samym sklepie kupiłam też taką słodką poduszkę. Zobaczcie, jak go zobaczyłam, nie mogłam się oprzeć. No mega słodki jest. To jest taki mega śliczny pierniczek z kokardką zieloną z guziczkami. Nie mam tutaj z nim ceny, ale z tego co pamiętam kosztował 250 lira, także na pewno będzie bardzo ładnie się prezentował przy innych poduszkach. Słuchajcie, ostatnia torba, którą tutaj mam. W tym sklepie były naprawdę super przeceny, ponieważ za dwie rzeczy płaciliśmy jakby za jedną przy każdych produktach, także naprawdę bardzo się opłacało tam dzisiaj pójść. I pierwsza rzecz, którą tutaj wyjęłam, to jest taki kominek. Nie miałam tutaj jeszcze w Turcji kominka, miałam w Polsce, także muszę koniecznie dokupić je wosk, świeczki i mamę. On sam sobie kosztuje 329 lira, ale my mieliśmy go jakby za darmo, bo była to ta druga rzecz. On ma tutaj taką gwiazdkę i takie złote obrysty gwiazdki. My większość dekoracji, które mieliśmy w zeszłym roku są srebrne, ale to jest naprawdę bardzo delikatne, także nie będzie na pewno przeszkadzało. Kolejna rzecz to jest właśnie taki domek też ze złotymi tutaj detalami. I on, słuchajcie, świeci, zaraz wam pokażę. O, proszę bardzo. Pięknie. Przepięknie on wygląda. Na pewno będzie to wyglądało ładnie, jak będzie mieć skoszone światła, będą włączone lampiony i ten domek i jakieś świeczki. Z tego co pamiętam, on kosztował 400 lira i właśnie przy zakupie tego domku to mieliśmy za darmo. Te domki były również w wersji mniejszej, ale ten nam się zdecydowanie bardziej spodobał. Już się nie mogę doczekać, aż będziemy dekorować nasze mieszkanie. I ostatnią rzeczą, którą kupiliśmy, są dwa kubki. Tak się prezentuje, to ma taką kieszonkę na jakieś ciasteczko, na przykład one są naprawdę duże. I drugi jest taki sam, ale tutaj jest z Mikołajem. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztował ten kubek, ale wydaje mi się, że około 320 lira, więc drugi mieliśmy za darmo. Także wydaje mi się, że za taką cenę dwa takie świetne kubki to jak najbardziej. Także kochani, oczekujcie kolejnego filmu właśnie z dekorowania naszego mieszkania. A teraz korzystając z okazji, że i tak tutaj sobie siedzę do was i mówię, to otwórzmy drugie okienko z kalendarza adwentowego. Jestem bardzo ciekawa, co znajdziemy pod dwójeczko, także otwieramy. Dzisiaj już jest większe okienko niż ostatnio. Tak wygląda, słuchajcie, produkt, który dzisiaj był w kalendarzu adwentowym. To jest, słuchajcie, mleczko do ciała i pachnie przepięknie. Co sobie tutaj trochę nałożę. Pachnie, słuchajcie, tak bardzo limonką, pomarańczą właśnie. Grapefruit tutaj też również jest. Przepięknie pachnie, naprawdę, także bardzo się cieszę. Pierwszy raz tak naprawdę mamy właśnie pielęgnacyjny kalendarz adwentowy, także jest to dla mnie coś innego i naprawdę jak na razie bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa, co znajdziemy w kolejnym okienku. Także ja już lecę zaraz ogarniać te rzeczy, bo tutaj naprawdę jest tego bardzo dużo na podłodze i na kanapie teraz. Dzisiaj jest sobota, ja wstawiam właśnie pierwszego vlogmasa niedługo. Teraz nagrywam drugiego, jutro nagrywam trzeciego, więc to jest mega mocne dla mnie. Także naprawdę bardzo się cieszę, już bym chciała, żeby to mieszkanie było udekorowane, żeby jeszcze bardziej było czuć ten świąteczny klimat. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tych dekoracjach, które dzisiaj kupiłam i co spodobało wam się najbardziej. Dzisiaj mamy 2 grudnia, czyli zostało 3 tygodnie do naszego planowanego wylotu do Polski. Ceny są naprawdę teraz bardzo fajne, także nie wiem jak to jest przed świętami, bo nigdy nie latałam w grudniu. To będzie pierwszy raz tak naprawdę. I boję się, że te ceny albo podrosną, albo coś, także wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby kupić bilety do Polski. Zawsze marzyłam, żeby mój chłopak przyjechał właśnie na święta do Polski. W tamtym roku nam się to nie udało, nie przyjechaliśmy. W tym roku Kieram dostał wizę na pół roku, także lecimy na święta. Naprawdę bardzo się cieszę, nie mogę się już doczekać i to znaczy również, że będą vlogi albo dalej vlogmasy z Polski. Mimo, że mój chłopak teraz będzie w Polsce trzeci raz już, to i tak dalej mnie to bardzo wzrusza, jestem mega podekscytowana. Nieważne, czy on leci pierwszy raz, czy dziesiąty by leciał do Polski, chyba zawsze
będę przeżywać to tak samo bardzo. Wychodzę właśnie z domu, postanowiłam, że przejdę się do sklepu. Kto mnie zna, to wie, że ja nie piję herbaty, nie lubię, ale w Polsce jest jeden taki typ herbaty, która jest sypana, jest mega słodka. I raz widziałam właśnie taką podobną tutaj w Turcji, także mam nadzieję, że uda mi się ją znaleźć, bo mam ochotę sobie zrobić coś na ciepło, z pomarańczą, taką typową zimową herbatę. Nie jestem pewna, czy będzie mnie teraz słychać, jest strasznie wietrznie, nie jest jakoś zimno. Jest bardzo przyjemnie ogólnie, muszę wam powiedzieć, ale jest straszny wiatr. Wyszłam już do sklepu, ale nie widzę tego, co chcę kupić. Niestety, obok jeszcze jest drugi sklep, więc tam po drodze zajrzę. Kurczę, przykro mi, że nie udało mi się tutaj tego znaleźć, bo widziałam to właśnie w tym sklepie i byłam pewna, że tym razem też to będzie. Niestety, kochani, w drugim sklepie również nie było. Stwierdziłam, że się poddaję. Z drugiej strony domu mamy jeszcze jeden sklep i market. Także idziemy teraz tam. Trzecie podejście nie udało się. Idziemy teraz do marketu, który jest obok. Ostatnia szansa. Kochani, ja się chwilę tutaj nie odzywałam. Przyszłam ze sklepu do domu. Oczywiście nie udało mi się kupić tej herbaty, którą chciałam. I od razu Kerem zrobił jedzenie, także zjadłam sobie manty i potem jakoś mi tak mega zmuliło, więc już od jakiegoś czasu leżę sobie w łóżku i oglądam vlogmasy. Jak uda mi się teraz znaleźć zdjęcie, to pokażę wam, za czym chodziłam teraz po tych sklepach. To jest dokładnie to, kochani, za tym chodziłam po sklepach, ponieważ no nie do końca taki sam, ale coś podobnego widziałam kiedyś właśnie w jednym ze sklepów, ale nie udało mi się znaleźć. Ja naprawdę nie lubię herbaty. To jest jedyne, co mogę wypić, ale naprawdę to tak naprawdę też nie jest herbata, to jest napój o smaku herbacianym. Ale jest to takie słodziutkie, jeszcze jak dodam sobie jakieś pomarańcze, no uwielbiam i szkoda, że nie udało mi się znaleźć tym razem. Cieszę się bardzo, że dokupiłam sobie dzisiaj kilka dekoracji do domu. Mam nadzieję, że ten vlogmas wam się spodobał. Dziękujemy, kochani, bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.